Czy masz świadomość? Z kominu w spalarni na EC4 w czasie jednej godziny będzie emitowane blisko 200 tysięcy ton spalin. To są dane z raportu środowiskowego. W tych spalinach będą związki kancerogenne z plastiku, gumy, resztek papy i innych węglowodorów wielopierścieniowych, których nie ma przy spalaniu węgla i drewna. To będą setki ton spalin gazów rakotwórczych, na które praktycznie nie ma norm. 30% z tego w postaci stałych odpadów, takich jak popioły i żużle, musi wyjechać. Na dzień dzisiejszy to około 200 potężnych ciężarówek dziennie, które co robią? Również emitują dioksyny. Mamy więc nie tylko zanieczyszczenie wychodzące kominem, ale także spaliny emitowane przez transport. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment wypowiedzi medialnej pani Teresy Adamskiej z Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Pani Teresa jest Państwa i moim gościem dzisiaj. Dzień dobry Pani Tereso. Witam Pana, witam wszystkich słuchaczy. Pani Tereso, dlaczego spalarnia w Łodzi jest zagrożeniem dla mieszkańców? No, to, co pan przytoczył na początku, to są zapisy wskazań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla Veolii, czyli dla spalarni, ale również zapisy, tak jak pan powiedział, właśnie raportu uwarunkowań środowiskowych, jakie przyjęła dla siebie pani prezydent w 2010 roku i przekazała tą decyzję środowiskową spółeczce Veolii Nowa Energia o kapitale zakładowym 5000 zł, jak wiemy. A oczywiście, że spalanie odpadów w centrum praktycznie miasta, obojętnie czy one są robione pre-RDF, czy RDF, czy są zmielone czy inne, to tak strumień odpadów po pierwsze nie jest do ujednolicenia, jest za każdym razem inny, więc spalanie w powietrzu, no na zwykłym ruszu, no, co tu dużo mówić? Mówi się i nakłada kary na mieszkańców, którzy nie daj Boże no, mogą coś tam spalać w małych paleniskach domowych, a tutaj i robimy to na skalę przemysłową w wielkim kotle, w którym oczywiście no, nie da się wszystkiego dopalić, więc trzeba będzie dolewać jeszcze różnego rodzaju olejów i innych środków, które będą dopalały te odpady. To jest w ogóle niedopuszczalne, obojętnie czy to jest jakaś resztkowa frakcja, czy nieresztkowa frakcja. Trzeba zupełnie inaczej podejść w ogóle do gospodarki odpadami w mieście. Natomiast trucie mieszkańców zarówno przede wszystkim przez emisję ogromne, jak tu pan przytoczył, ogromne emisje do powietrza, bo z jednej tony odpadów mamy 3 tony emisji do powietrza, więc będziemy żyć krócej. To są związki kancerogenne, będą wpływały na mieszkańców nie tylko Łodzi, ale i całego regionu. A kancerogenne dla naszych słuchaczy, którzy nie, dla nich to jest niejasne, czyli to, jakie to są związki, że co one powodują? Po prostu, tak, to są wielopierścieniowe związki, dioksyny, benzoalfapireny, pineny i różne inne, jest ich cała masa, na które, tak jak wcześniej pan powiedział, praktycznie w Polsce trudno powiedzieć, że są normy. One się pokazały w rozporządzeniu ministra kilka lat temu, bo wiemy, że od 10 lat lobby spalarniowe robi wszystko, łącznie z próbą, nie z próbą, ze zmianą zapisów w ustawie o odpadach, żeby móc wejść na rynek właśnie z prostym spalaniem rusztowym. Ale to bardzo mnie to zelektryzowało, to co pani powiedziała, bo w sensie takiego porównania, jakiejś analogii między tymi kopciuchami, z którymi no tutaj też pani Zdanowska jako ambasadorka z Unii Europejskiej
ambasadorka ochrony klimatu, pani Zdanowska plus Urząd Miasta walczy z kopciuchami w Łodzi, a zrozumiałem z pani wypowiedzi, że taki mały kopciuch u mieszkańca w kamienicy to tylko skalą różni się od takiej dużego, raczej takiej spalarni korporacji Veolia na Widzewie w EC4. Czy dobrze to zrozumiałem? Tak, oczywiście. To jest bardzo, no tak dla porównania. Powiem tak, doktor Jaśkowski i nie tylko, wykonywano analizy, co tak naprawdę produkuje taki mały komin z domowego kotła, czy z domowej kuchni starej polskiej, gdzie jest się opala węglem i drewnem, no kartonem, powiedzmy papierem. Otóż taki mały komin produkuje głównie sadzę. Sadza to jest taki związek, który nie wejdzie do naszych płuc, bo jest za duży. Natomiast w przypadku tego wielkiego kotła rusztowego spalarni, 200 tysięcy ton, produkujemy przede wszystkim pyły. Pyły i dioksyny i porównywanie w ogóle jest no jakby nawet nienależne, bo uważam, że niska emisja oczywiście istnieje, bo to się położy w zależności od warunków atmosferycznych, no i oddychamy gdzieś tam tym dymem z tych palenisk, ale ten dym nie zawiera w sobie tego, co będzie zawierał, będą zawierały te dymy z tego kotła wielkiego. Kotła wielkiego na Widzewie w tej spalarni. A pani Teresa, a kto straci, a kto zyska w takim razie na budowie, o ile ona zostanie zbudowana, spalarni w Łodzi? No zyska tylko korporacja, tylko i wyłącznie. I to zyska zyskach nakładających się kolejno na siebie, bo tak, to my kupujemy produkty, no i no takie, jakie w tej chwili są, czyli my produkujemy sad do pieca dla tej korporacji, tak? Oddajemy to darmo, przepraszam, nie darmo, dopłacamy, bo my płacimy firmie przewozowej, która od nas to odbiera. W sensie mówi pani o śmieciach, tak? Które tak, po prostu tak, będziemy... Tak. Tak, oddajemy śmieci. No mówię, to te śmieci stanowią po prostu dla nich paliwo, które teraz, biorąc pod uwagę, że co jakieś tam Ministerstwo Środowiska robi przepisy, żeby to spalanie jakby było i traktowanie śmieci jako odnawialnego źródła energii, no to nie będą płacić teoretycznie tyle za spalanie węgla, tak? Bo nie będą płacić opłat klimatycznych. Potem no to jest jakby to ich jest ich uzysk, że nie będą płacić, mają od nas za darmo wsad do kotła. Potem będą produkować z tego ciepło i prąd. No prąd prawdopodobnie będą wykorzystywali tylko na swoje potrzeby, czyli będą mieli ten prąd niejako darmo, ale ciepło, które będą do nas odprowadzać, no będzie obłożone przecież dodatkowym podatkiem za inwestycję, którą zrobią, bo przecież ściągną z nas tą inwestycję, tak? Oni zakładają, że w 2024 roku będą mieli około 24 milionów zysku na tych dwóch instalacjach do spalania śmieci. Nie ma żadnej wiedzy. Miasto nie podpisało żadnej umowy, niczego, co by gwarantowało na przykład w perspektywie 10-letniej na przykład obniżenie opłat chociażby za odpady. Veolia powinna rekompensować mieszkańcom to, że ma darmowy wsad do kotła. No właśnie, natomiast pani Tereso, bo słyszymy ze strony miasta i w ogóle ze strony chyba też, nawet nie chyba, przedstawicieli Veoli, że no wszyscy mówią o tym, że będzie, no rozwiążemy ten problem śmieci, którym dzisiaj mamy poważne, no narasta, a z drugiej strony jeszcze będą niższe opłaty, więc jak to jest? No ja nie słyszałam i nie mam takiej informacji, że te opłaty mają być niższe. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że funkcjonują już niestety w Polsce takie spalarnie. Jest w Warszawie, chociaż ma być budowana druga.
No możemy się zresztą posłużyć przykładem naszej spalarni, którą postawił wiceprezydent Tomaszewski na grupowej oczyszczalni ścieków, bo to jest też spalarnia Veoli i ona miała służyć tylko i wyłącznie i służy do spalania tam skratek czegoś, czyli tych resztek, które powstają w oczyszczalni ścieków, tak? W związku z tym powinniśmy płacić w ogóle bardzo mało za ścieki, a proszę zobaczyć na swoje rachunki, opłaty za ścieki ciągle rosną. No to jak to jest? To biorąc ten przykład, tak, za wzorzec, no to co to za opowiadanie bajek, że będziemy mniej płacić za śmieci? To nie w ogóle nie ten kierunek gospodarowania odpadami, jaki miasto wyznaczyło i w ogóle pozwolenie korporacji na taką instalację w centrum miasta, biorąc pod uwagę zarówno infrastrukturę drogową, o której tu Pan na początku wspomniał, tym transporcie do wywożenia tych 30% odpadów stałych, czyli pyły, popioły, żużle, zresztą mają być niestabilizowane, co to znaczy, mogą zawierać również nawet i promieniotwórcze fragmenty w sobie, będą to wywoziły podobno cysterny. No ale to są silniki, to są siodłowe ciągniki, które będą rozjeżdżały te jezdnie, czy chcemy, czy nie. I będziemy my, łodzianie, za to płacić. W jaki sposób? No będą podwyższane opłaty za odbiór odpadów. Do tego na tak zwanej bramce w Veoli, no kto odpady przekaże do spalenia? Przecież tym wywożącym zależy na tym, żeby te odpady nie wozić dalej, tylko żeby były u nich unieszkodliwiane. No od tego przyjmą, kto zapłaci więcej. Więc nie łudźmy się, bo to jest korporacja i działa dla zysku. Nie łudźmy się, że nasze opłaty za odpady w jakikolwiek sposób zmaleją. Obawiam się, że mogą rosnąć i to lawinowo. A to jeszcze dopytam, bo żeby dobrze zrozumieć, czyli w tej, jeżeli załóżmy, no ja akurat tego nie robię, ale załóżmy, że jeżeli nasz słuchacz kupuje wodę w petach, później po zużyciu, wypiciu tej wody wynosi butelkę do śmieci, to ona będzie zabierana do tej spalarni i ona tam będzie spalona, ta butelka petowa. No nie, no my musimy osiągać poziomy określone recyklingu, tak, czyli PETy, polietylen i polipropylen, czyli zakrętki powinny ulegać recyklingowi, czyli kolejnemu wykorzystaniu, tak. Natomiast wyrzucamy mnóstwo takich opakowań, które kupujemy w marketach, których kupujemy, no wędliny, mięso, twarogi, nie wiem, śmietany i tak dalej. I tego plastiku jest dużo. Wyrzucamy również opakowania, no nie wiem, po maśle, tak, z resztkami, ale wyrzucamy też gumki, recepturki, cuda na kiju. Mnóstwo jest takich odpadów, które no, są gorsze, bym powiedziała, akurat od tego PETA, tak? No, bo PET no to jest tylko jeden z rodzajów, natomiast to, co pójdzie do zmielenia jako RDF, czego nie odzyskujemy z tego strumienia, no to jest właśnie to, czego więcej dużo produkujemy, uważam, niż sama ta butelka, sam ten PET. Ten PET powinien być odzyskiwany. A to jeszcze dopytam, bo pojawił się termin RDF. Co to znaczy? No RDF i pre-RDF, no to są zmielone odpady resztkowe, te, o których przed chwilą powiedziałam. Oni to mielą po prostu, starając się, jak sądzę, uśrednić ten wsad do kotła, bo o co tak naprawdę chodzi. Węgiel to jest konkretne paliwo, tak? Gaz jest konkretne paliwo, ma konkretny skład. Można technologicznie ten proces opanować i spowodować minimalizację jakby przetworzenia tego w energię.
kwestię minimalizacji emisji. Natomiast w przypadku tego RDF i pre-RDF tutaj nie ma możliwości, nie da się ujednolicić tego wsadu do kotła, dlatego że bardzo różne w zależności i od pory roku, i od, nie wiem, nawet tego, czy się mieszka w centrum miasta, czy na obrzeżach i tak dalej, nie da się ujednolicić strumienia odpadów, który wchodzi do kotła, co skutkuje właśnie tak wysokimi emisjami toksycznych spalin. A jak pani skomentuje te informacje, które idą od strony korporacji Veolia? Swego czasu zarząd wystosował taki specjalny list do mieszkańców Łodzi, który, w których wyjaśnia, o co chodzi tutaj z tym spalaniem, spalarnią, właściwie tak nie nazywa Veolia tego, co tej instalacji. Jak pani się do tego odniesie? No cóż, PR korporacyjny jest ogromny, mają na to ogromne środki. Przecież były w ubiegłym roku ulotki do mieszkańców, były też i plakaty jakieś tam rozmieszczane. No, wizerunkowo usiłują stworzyć z siebie firmę przyjazną środowisku. Nawet sama nazwa Veolia, nowa energia, prawda? No nowa energia z odpadów, Boże słodki. No jest to robienie wody z mózgu ludziom w miejsce oczywiście przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych, bo tego Veolia nie zrobiła. W związku z powyższym jako przedsiębiorca zachowują się w sposób absolutnie nieodpowiedzialny i powinni w ogóle moim zdaniem ponieść karę. Jeszcze nie wiem kto i jak, ale powinno się, no to jest karalne, co oni zrobili, tak? Chcą emitować 200 ton do powietrza na godzinę, 200 tysięcy ton, przepraszam, do powietrza na godzinę spalin z kotła, udając, że na worku, zwykłym, suchym worku z węglem aktywnym wszystkie te toksyny i to wszystko się zatrzyma, a mieszkańcom wmawiają, że to będzie nowa energia, na czym oni skorzystają, bo co, bo obniżą im koszty ciepła. Już w tej chwili są regiony Łodzi, gdzie za metr sześcienny ciepłej wody od Veoli płaci się 20 zł. No właśnie, bo tutaj w tym liście właściwie nie pojawia się termin spalarnia. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No nie będzie się, proszę Państwa, budowało spalarni, tylko z tego listu korporacji Veolia wynika, że w EC4 na Widzewie będzie budowana instalacja termicznego przekształcania odpadów. No tak, to jest ta sama nazwa, którą próbowano już przemycić 12 lat temu, w 2010 roku, kiedy to miało być przedsięwzięcie w tak zwanym partnerstwie publiczno-prywatnym, czyli miasto Łódź plus wtedy Dalkia, która była córką Veoli. No jest to tak ładnie nazwane, instalacja termicznego przekształcania odpadów, i jest to wpisane dokładnie w takiej formie w ustawę o odpadach. Nawet z zastrzeżeniem, że to jest jedynie słuszna instalacja do postawienia na terenie Polski, która może funkcjonować jakby zgodnie z prawem, jeżeli Urząd Marszałkowski wyda, powiedzmy, na to przyzwolenie i wyda przyzwolenie A pani Tereso, bo już się pani kilka razy do tego odwołała, ale spytam, jaka jest historia protestów przeciwko spalarni na Widzewie? No, ma właśnie te 12 lat, tak, w 2010 roku miasto, ponieważ opracowywało decyzję środowiskową, która zgodnie z prawem również i dzisiaj raport o oddziaływaniu na środowisko w przypadku takiej instalacji musi przejść cały proces konsultacji społecznych. Była wtedy do tego zatrudniona firma PR-owska i my braliśmy w tych konsultacjach udział jako strona, jako stowarzyszenie, zresztą nie tylko my.
była chyba jeszcze jakaś organizacja Silesia, z tego co kojarzę ze Śląska. W każdym bądź razie byliśmy zaproszeni do takiej, na taką konferencję, która odbywała się na Widzewie w szkole. Była pełna sala mieszkańców, pełna. My mieliśmy już wtedy zebranych ponad 3000 podpisów pod protestem przeciwko spalarni. Ludzie masowo podpisywali się i przesyłali nam do stowarzyszenia. Wtedy na tych konsultacjach oczywiście był i pan obecny profesor, wtedy jeszcze doktor Wielgosiński, był jakiś doktor z Krakowa, no jako lobbyści tej spalarni. Natomiast my mieliśmy prezentację, w której dokładnie pokazaliśmy, co tym kominem będzie wychodziło i co grozi zdrowiu i życiu ludzi. Mieszkańcy wręcz byli napastliwi w stosunku do urzędnika, bo był również urzędnik z Wydziału Komunalnego Miasta. I on się jakby nie chciał w ogóle ustosunkować, nie zabierał głosu, twierdził, że tu eksperci zaproszeni no, mówią co innego niż my i tak dalej. W każdym bądź razie oburzeni byli mieszkańcy na to, że Urząd Miasta się do tego nie odniósł. Praktycznie wszyscy opuścili tą salę w akcie protestu i zebraliśmy ponad 4000 podpisów na nie, a mimo to ten protest społeczny nie spowodował tego, że pani prezydent na przykład zaniechała wydania tej decyzji środowiskowej, bo ją wydała i przechowała 10 lat dla Veoli. No dobrze, ale to wtedy był ten protest i czym to się zakończyło wtedy? No ignorancją całkowitą władz Łodzi. Całkowitą ignorancją. Ale rozumiem, że wtedy no jakby ta budowa nie ruszyła, czyli zakończyło nie, się to jednak zwyczajnie. Tak, dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który miał to dofinansować wtedy z funduszu chyba Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, wniosek miasta nie został po prostu uwzględniony. Szczegółowych przyczyn nie znam. My mamy korespondencję z Narodowym Funduszem, którą wtedy również prowadziliśmy, w której Narodowy Fundusz odpowiedział nam, że oni sprawdzają wniosek tylko pod względem formalnym i nie interesuje ich jakby cała otoczka społeczno-środowiskowa. Natomiast no, efekt był taki, że miasto nie dostało po prostu tego dofinansowania. To było około tam chyba 150, ja nie pamiętam, nie chcę zmyślać, ale było sporo tego dofinansowania. Veolia czy Dalkia, że tak powiem, no też nie miała tych pieniędzy, więc no, spełzło to na tym, że miasto poinformowało pani prezydent wtedy, okłamała też mieszkańców Witeba, bo powiedziała, że no odstąpili od realizacji tego projektu. A to nie było odstąpienie. Oni po prostu nie mieli na to pieniędzy. Zrobiliby, gdyby dostali z Narodowego Funduszu pieniądze. No ale rozumiem, że też te protesty miały jakiś wpływ na to, że no, świadomość też mieszkańców się zwiększyła, jeśli chodzi o mity związane z tego typu inwestycjami. Tak, oczywiście jeszcze dzisiaj, teraz pojawiają się mieszkańcy, którzy brali czynny udział wtedy, cały blok na przykład przy Ćwiklińskiej 13 i aktywnie protestują. No powiem tak, to też jest może brzydko tak wykorzystane trochę przez miasto. Miasto zdawało sobie sprawę, zresztą obecny profesor Wielgosiński wówczas też jakby na drugi plan przeniósł swoją aktywność, ale pani prezydent wykorzystywała ten bunt ówczesny ogromny przeciwko spalarni w swoich kampaniach wyborczych na tamtym terenie aż do ostatniej kampanii. Przecież każdorazowo pani prezydent mówiła: mieszkańcy Widzewa, dokąd będę prezydentem, nie będzie tu spalarni. Więc to jest takie wykorzystanie trochę tamtego buntu do tego, żeby na tym terenie mieć wysokie poparcie. To jest bardzo brzydkie i politycznie, i etycznie uważam.
Wspomniała Pani, Tereso, wcześniej o dokumencie, o decyzji środowiskowej dotyczącej spalarni, za którą my zapłaciliśmy jako mieszkańcy, to w kwocie o blisko 4 milionów złotych, czy ponad 4 milionów złotych. I ta decyzja została przekazana korporacji Veolia jakiś czas temu. Czy to prawda? O co tutaj chodzi? No tak, lobbying uważam spalarniowy, a szczególnie jeżeli chodzi o Polskę, lobbying korporacji Veolia, no był na tyle silny od 2010 roku, jak się zorientowano, że ten opór rzeczywiście społeczny jest tak silny, że mogą tej inwestycji nie zrobić, no to ten lobbying już zaczął działać wtedy na poziomie Sejmu i komisji sejmowych i prawa ustalanego, tak? I oni przez 10 lat oni zdawali sobie sprawę z tego, że jeżeli będą musieli przeprowadzić ponownie raport o oddziaływaniu na środowisko, to będą musieli również przeprowadzić konsultacje. Więc tak zmieniono prawo w ustawie o dostępie do informacji i udziale społeczeństwa w ocenach oddziaływania na środowisko, że nagle przedłużono istniejące wydane decyzje środowiskowe aż na 10 lat, co w przypadku takich inwestycji no jest po prostu kuriozalne, nie mówiąc o tym, że załącznikiem do tej decyzji środowiskowej w 2010 roku była decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dlatego że gospodarka odpadami i przetwarzanie odpadów, a tu się nie da tego inaczej nazwać, czy termiczne, czy nietermiczne, czy jakiekolwiek inne to przetwarzanie, jest ustawowo wpisane w konieczność uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego. Dlaczego Veolia teraz tej decyzji nie ma? Otóż w sprawie znowuż zrobiono taki myk, że o taką decyzję występuje inwestor. Czyli Veolia do miasta powinna wystąpić. Co prawda jest też napisane w prawie, że jeżeli ta Veolia nie wystąpi z taką decyzją, to organ pierwszej instancji, czyli miasto, powinno narzucić taką ścieżkę inwestorowi. Powinno. Ale jakby tego przymusu na wprost w ustawie wpisany nie jest, w związku z powyższym miasto to ominęło i najzwyczajniej na świecie potraktowało Veolię tak, jakby miała wybudować, nie wiem, no zakład montażu rowerów, tak? A nie spalarnię. A Pani Tereso, wspomniała Pani, że to jest kuriozalne, że no mija tyle czasu i nadal na tej samej decyzji środowiskowej się inwestor opiera i miasto. Dlaczego to jest kuriozalne? Proszę wyjaśnić słuchaczom. No, Szanowni Państwo, miasto jest organizmem żywym. To nie jest tak, że to jest puste pole, na którym albo się coś postawi, albo nie. Widzew się rozbudował, tam miasto żyje, tam jest zmiana pokoleniowa przez 12 lat, tak? Bardzo wielu mieszkańców odeszło z tych, którzy się buntowali, ale zostawili po sobie młode pokolenie, nowe, któremu się wodę z mózgu teraz zrobiło, że to będzie odnawialna energia, a poza tym gdzieś spalarnia musi być, więc oni jakby już nie są tak bardzo zainteresowani. Natomiast niezrobienie w tej chwili, nie uświadomienie ich, bo o co chodzi w konsultacjach społecznych. My jako organizacje mamy wtedy szansę dotrzeć do mieszkańców i pokazać im drugą stronę, nie tylko plakat Veoli i ich gładką mowę. Mogą zobaczyć, czym to rzeczywiście grozi. Jest ogromna większość i zwiększyła się ilość mieszkańców o całe wielkie osiedle za Hetmańską. Ludzie powykupywali sobie tam mieszkania, apartamenty. No jak można w tej chwili przyjąć tamtą decyzję środowiskową, którą opiniowało, no nie wiem, połowa mieszkańców, tak? Połowa i do tego się nie godziła,
na taką inwestycję? Jak można taką, taką decyzję środowiskową przenieść i pozwolić 12 lat później na to, żeby tych konsultacji z nowymi mieszkańcami, ogromem nowych mieszkańców nie było? Mhm, nie rozumiem. A jakie są alternatywy do spalarni? Co dzisiaj miasto powinno robić, co my jako mieszkańcy tego miasta też powinniśmy robić, żeby po prostu ta gospodarka odpadami była przyjazna dla nas ludzi, ale też dla środowiska i miasta? No, edukację w zakresie selektywnej zbiórki odpadów zaczynaliśmy w 2004 roku na poziomie szkół podstawowych i tak uważam, że tak to powinno być prowadzone. Mieliśmy po 2 latach ponad 100 szkół w programie. Dzieci zbierały tam określone frakcje, określone firmy odbierały za darmo te frakcje i kierowały do recyklingu. To był świetny program. Wiele tysięcy ton zostało skierowanych tam tych odpadów. Ja myślę, że od takiej edukacji powinniśmy zacząć, od dzieci, żeby wiedziały, jak się postępuje, żeby ze strumienia odpadów odzyskać jak największą ilość, tak? To po pierwsze. No a to, co już rzeczywiście zostaje, z czym się już nic absolutnie nie da zrobić, powinno być kierowane do instalacji, oczywiście nie od takiej mocy przerobowej, jak tu jest planowana, czyli jakieś 200 tysięcy ton rocznie, to jest w ogóle chore. Powinny to być dużo mniejsze instalacje, powinny być, nie wiem, być może osiedlowe, regionalne, które po pierwsze w ogóle nie mają emisji do powietrza, tak? Poza tym, że no, w trakcie powiedzmy przygotowywania tego, no nie wiem, ale to też nie, pyłów nie ma. Są instalacje, ja się oprę póki co na instalacji pirolizy, pirolitycznej, czyli zgazowaniu, wcale nie wysoko, ale niskotemperaturowym właśnie tych pozostałości, które pozwala odzyskać praktycznie wszystkie pierwiastki, które po kolei, które znajdują się w tych resztkowych odpadach, a na końcu uzyskuje się praktycznie wsad z powrotem do tej samej instalacji. Czyli można powiedzieć, że jeżeli no jest jakieś do 5%, z czegoś, z czym coś trzeba zrobić. Politechnika na bazie tej instalacji doktora Karcza, bo to jest doktor tutaj z województwa łódzkiego, pod Łodzią mieszka, chodzą 3 instalacje. One są na odpady przemysłowe, ale one funkcjonują i działają. Jedna z nich działa w województwie łódzkim. Ma praktycznie, no można powiedzieć, no ktoś by powiedział, nie ma bezodpadowych, dobrze, zgodzę się, nie ma bezodpadowych, ale dają tak znikomy odpad, który można zagospodarować i do tego jest udokumentowany i badania na Politechnice mówią o tym, że ten odpad można zagospodarować albo rolniczo, albo wykorzystać jako wsad do filtrów na przykład na oczyszczalniach ścieków, więc daje to, pokazuje to obrazek prawdziwego obiegu gospodarki cyrkulacyjnej, więc można to zrobić, biorąc pod uwagę konieczność osiągania poziomów recyklingu, jakie nam no, narzuca Unia Europejska, bo w przeciwnym wypadku będziemy płacić kary. Te kary oczywiście w czym się będą mieścić? W cenach za odpady. Teraz te ceny są również tak wysokie, bo my już te kary płacimy za brak osiągania osiągania poziomu recyklingu. No dobrze, to ostatnie pytanie. W jaki sposób dzisiaj mieszkańcy powinni protestować przeciwko spalarni i czego domagać się powinni od prezydent Zdanowskiej? No, powinni domagać się po pierwsze zmiany lokalizacji, obojętnie bez względu na wielkość i cokolwiek, to nie jest lokalizacja w ogóle do przyjęcia, biorąc pod uwagę, że przecież niedaleko jest krematorium, tak, które funkcjonuje na cmentarzu bardzo blisko Veolii, bardzo blisko EC4. Ze względów zarówno transportowych, czyli logistycznych, jak i wielkości
przerobu tych dwóch instalacji, które mają mieć komin 50-metrowy, tylko zauważmy. Więc te, ja na przykład mieszkam na stokach, ja widzę stąd te kominy i no cóż, ja będę wdychała to, co ten 50-metrowy komin wypuści, bo mniej więcej jest to na mojej wysokości. Mieszkańcy muszą się obudzić przede wszystkim, bo na razie są zaczarowani i czymś no takim jak, nie wiem, mowa w Eoli, że to będzie jakaś nowa energia, a inni twierdzą, że i to co miasto twierdzi, to jest kłamstwo w ogóle. Nie może Wydział Komunalny czy Urbanistyki opowiadać bzdur, że to jest jakaś najnowocześniejsza technologia. To jest kłamstwo, które powinno miasto, mówiąc no brzydko, odszczekać, bo okłamują mieszkańców. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Ja tylko dodam, że na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich każdy z Państwa może w wyszukiwarce wpisać słowo spalarnia albo spalarnie i zapoznać się z szeregiem różnych innych materiałów, które dotyczą właśnie spalania, spalarni. No i też oczywiście zachęcam do tego, żeby faktycznie tych z Państwa, którzy uważają, że ta inwestycja nie powinna powstać, zachęcam do po prostu aktywności obywatelskiej i do działania, do protestowania, bo inaczej bez nacisku ze strony mieszkańców, łodzian, łodzianek, po prostu tej sprawy z korzyścią dla mieszkańców się nie da załatwić. Dziękuję bardzo Pani Tereso za rozmowę. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom, dziękuję Panu. Ja tylko przypomnę Pani, dzisiaj Państwa i moim gościem była Pani Teresa Adamska, absolwentka Politechniki Łódzkiej, inżynier środowiska, członek Centrum Zrównoważonego Rozwoju. A z Państwem żegna się Rafał Górski. Zachęcam do wysłuchania już za tydzień kolejnego odcinka podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!